pogłoski o końcu doktora Szczyta są co nieco przesadzone. Czuję się całkiem dobrze i operuję ciągle i dość dużo, muszę powiedzieć. Niezmiernie sprawia mi to wielką przyjemność, więc oczywiście, że operuję. Trudno nazwać siecią dwie kliniki. Jestem właścicielem tej kliniki, w której teraz przebywamy, na ulicy Królewicza Jakuba w Warszawie. I jestem współwłaścicielem kliniki dr Szczyt Charytonowicz na ulicy Waflowej 7. Jestem współwłaścicielem również ośrodka fizjoterapii estetycznej, którą prowadzę wraz z doktorem Jackiem Szwedo. Nie jestem właścicielem firmy UI Aesthetic, jest to własność mojego wspólnika, doktora Charytonowicza, a ja z tym nie mam nic wspólnego. Tak, wybieram się na emeryturę, tak jak każdy z nas kiedyś na nią przejdę. Natomiast w tej chwili mam 63 lata, więc jeszcze nie pora. Nie, to nieprawda. Operuję dość dużo, muszę powiedzieć, bo operuję 3 dni w tygodniu. Zwykle każdego dnia 3 operacje. Różnie to bywa, czasem mniej, czasem więcej. Więc no, to jest tyle, ile ja chcę operować. I tak pewnie się nie zmieni przez jakiś czas. Przy operacjach często śpiewam. Taki po prostu mam charakter. Nie to, że umiem ładnie śpiewać, ale lubię. A często śpiewam. W zasadzie mi to nie przeszkadza. Wręcz pomaga w skupieniu się przy pracy, jaką jest chirurgia. Prawda, oczywiście z wielu przyczyn zdarza mi się odmówić pacjentom operacji. Najczęściej nie kwalifikują się do naszych operacji z przyczyn zdrowotnych, czyli mają przeciwwskazania do tej operacji, ale czasami są to przeciwwskazania emocjonalne, psychologiczne, a czasami pacjenci nie mają wskazań do tej operacji i też należy odmówić. Nie wiem, skąd ta informacja już do mnie też dotarła, bo czasem pacjenci pytają, czy mieszkam w Stanach. Nie, mieszkam w Polsce i tu się spełniam. Tak, rekonstrukcja ucha. Jest to mój konik od wielu, wielu lat. Nauczyłem się tego, będąc w szpitalu w Polanicy, gdzie robiłem specjalizację i od tego czasu z wielką przyjemnością rekonstruuję uszy, wykorzystując chrząstkę z żebra. Nie, oczywiście nieprawda. Większość zabiegów wtedy odbywa się w sobotę w asyście anestezjologa dziecięcego, pana doktora Sołtysa, który przyjeżdża z Centrum Zdrowia Dziecka i wtedy oczywiście operujemy dzieci. Najczęściej z powodu wad wrodzonych, czy to uszu, takich jak brak małżowiny usznej, czy odstające małżowiny uszne, czy też czasami usuwamy nowotworowe zmiany, czy podejrzane o nowotwór. W zasadzie jestem codziennie w klinice, choć operuję 3 dni, natomiast poniedziałek jest takim dniem, powiedzmy, administracyjnym, bo jednak zarządzam tą kliniką i w piątek mam dzień konsultacyjny, który w całości jest poświęcony konsultacjom i kontrolom, czyli rozmawianiem z pacjentami. Nie, to nieprawda. Oczywiście są pacjenci, którzy przyjeżdżają do nas również z zagranicy i są operowani, jeżeli mają wskazania i nie mają przeciwwskazań. Więc jak najbardziej operuję pacjentów również z zagranicy.
Znaczy, ja nic jeszcze na ten temat nie wiem i nie bardzo bym chciał dociekać, czy rzeczywiście tak jest. Na pewno ja się nie czuję bankrutem i oczywiście moja firma trzyma się dobrze, podobnie jak ja. Tak, kiedyś jako młody człowiek marzyłem o tym, żeby być pilotem. Nawet zdawałem do liceum lotniczego w Dęblinie. A z przyczyn zdrowotnych niestety nie spełniłem tego marzenia. Mówię niestety tak troszkę z przekąsem, bo jestem bardzo zadowolony z tego, że tamto marzenie moje się nie spełniło, a inne realizuję. No niestety nie jest to prawdą. Bardzo bym chciał, zdarza mi się oczywiście, przyjeżdżać do pracy rowerem, ale jest to raczej rzadkość. Natomiast dr Potocki, mój współpracownik tu w klinice, przyjeżdża niemal codziennie do pracy rowerem, trochę mu zazdroszczę, ale staram się być aktywny. Zdarza mi się, że gram w squasha czy w badmintona, co mnie bardzo, bardzo interesuje i pociąga, ale nie tak bardzo, jakbym chciał. No, to wszystko zależy od tego, jakiego specjalistę wybieramy. Ja jestem chirurgiem plastykiem, taką mam specjalizację, a pan doktor Ambroziak jest dermatologiem. W mojej klinice pracują również lekarze medycyny estetycznej. U doktora Ambroziaka, która jest generalnie kliniką medycyny estetycznej, pracują również chirurdzy plastyce, więc można wybrać tą siedzibę lub tą.